krótkich słowach przedstawię naszego dzisiejszego gościa. Pan profesor jest doktorem habilitowanym matematyki, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, autorem i współautorem podręczników akademickich i ponad 100 prac naukowych. Jest również tłumaczem literatury naukowej z języka angielskiego i rosyjskiego, członkiem Zespołu Towarzystw Naukowych i Stowarzyszeń na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Pan profesor jest również publicystą, członkiem Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Państwo pozwolicie, że ja będę siedział po prostu dlatego, że ze względu na wiek jest mi tak łatwiej. Najpierw się przedstawię jeszcze sam Tadeusz Gerstenkorn. Tak jak tutaj pan kierownik wspomniał, jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu, ale oczywiście zachodzi pytanie, czy to już upoważnia do tego, żeby snuć refleksję nad edukacją. Moim zdaniem nie wszyscy, którzy pracują w uczelni, są predysponowani faktycznie do prawidłowego kształcenia, o czym za chwileczkę zresztą jeszcze będę mówił. Ja tutaj chcę przede wszystkim podziękować za zaproszenie podzielenia się swoimi myślami nad edukacją. Chociażby z tego powodu, że za 2-3 dni mamy już niezwykłe święto, święto właśnie edukacji narodowej, więc jest to doskonała okazja zastanowić się nad edukacją, jak ją przynajmniej w tym przypadku ja widzę z pewnej odległości czasowej. Czy mam prawo do tego, żeby moralne i merytoryczne, żeby takie rozważania snuć? Otóż proszę Państwa, w edukacji poświęciłem 70 lat życia. To nie jest jakaś pomyłka, ponieważ ja już jestem wiekowym człowiekiem, a zaczynałem w edukacji jeszcze jako student. I co ważne, zacząłem od tego, że byłem nauczycielem najpierw szkoły zasadniczej, później technikum, potem wyższej szkoły pedagogicznej, już wykładałem, tam wykładałem logikę. Potem zaproponowano mi pracę na Politechnice, gdzie przepracowałem kilkanaście lat i wreszcie znalazłem się w uniwersytecie, gdzie pracowałem aż do emerytury, a potem na emeryturze jeszcze aż do ubiegłego roku pracowałem też w szkołach prywatnych lub teraz ostatnio również na Politechnice, prowadząc zajęcia ze studentami seminarium dyplomowe, a więc przygotowujące studentów do dyplomu magistra. Zatem nie jest tak, jak znam taki przypadek, że powiedzmy ktoś będący profesorem decydował kiedyś, znany mi przypadek, powiedzmy, o kształceniu edukacyjnym, o kształceniu w szkole średniej, nie będąc godziny nauczycielem w szkole. Znam osobiście taki przypadek. No więc można i tak. Zresztą Państwo takich przypadków, gdzie ktoś jest dysponentem pewnej
pewnego działu, powiedzmy, niekoniecznie w edukacji, ale jakiegośkolwiek działu społecznego, a w którym w ogóle nigdy nie pracował. No tak bywa, no, u nas sytuacje są przedziwne. Zatem, jak mówię, no, czuję się trochę upoważniony do tego, żeby pewne rozważania nad edukacją Państwu przedstawić. Zwyczajowo mówię raczej powoli, proszę nie mieć mi za złe, ponieważ uważam, że szybkie mówienie dekoncentruje, nie pozwala słuchaczowi na percepcję tego, co wykładowca chciałby przekazać. Przynajmniej ja pamiętam z czasów swoich jeszcze studenckich, że najlepsze wykłady to były te, w których profesor nie mówił za szybko. Termin, proszę Państwa, edukacja przyjął się w języku polskim i dziś mało kto zwraca uwagę, że jest to termin zasymilowany, obcego pochodzenia. Co mamy na myśli, operując tym terminem? Stwierdzamy zapewne, że jest to proces zdobywania wiedzy, różnego rodzaju umiejętności, najczęściej przewidzianych programem kształcenia szkolnego, ale także jest to proces wychowania młodego człowieka od dziecka aż po dorosłość. Termin edukacja jest z łaciny, jak zresztą wiele innych znanych nam słów. Jest to wyraz dwuczłonowy. Główna część to słowo duko, ducere. Wiodę, prowadzę, ale także tworzę. Oraz także parę innych znaczeń, jak to zresztą w języku bywa, że są terminy wieloznaczne. I oprócz tego przedrostek e. E, edukacja, więc e i to duką. To e to jest skrócone ex, polskie w lub wy. Eduko to, gdyby tak dosłownie, to wprowadzam domyślnie w życie, czyli prowadzę kogoś po trudnych ścieżkach życia. Tworzę z niego osobowość, kształtuję jego charakter, posuwam naprzód jego uzdolnienia. W łacinie jest to nawet tak podkreślone, że wyraz duco ma koniugację trzecią. Duco, ducis, ducit i tak dalej. Ale educo ma pierwszą. Educo, educare jest. To przedziwne, ale podkreślili w ten sposób zmianę po prostu. A Państwo pamiętacie termin duce, powiedzmy, to po włosku, nieprawda? Wódz, przywódca. No właśnie od tego duco prowadzę łacińskie. Kto jest uprawniony, a nawet obowiązek czuwania czy prowadzenia edukacji? Zrozumiałem, że przede wszystkim rodzice. Zwykle czynią to na wczesnym etapie życia swego dziecka, choć od wymogu wychowania nie mogą się odżegnać nigdy. I póki są rodzicami, żyją, mają obowiązek kształcenia zachowania poprawnego, swej pociechy, zwłaszcza od strony moralnej.
Proces kształcenia przejmuje w pewnym okresie na siebie zwykle społeczeństwo lub państwo, co jest zrozumiałe, bowiem proces kształcenia i przekazywania wiedzy wymaga posiadania dużych umiejętności, których, no mówmy sobie szczerze, większości rodziców zazwyczaj brakuje. Powszechność kształcenia szkolnego jest zdobyczą stosunkowo niedawnej epoki. Obowiązek powszechnego nauczania szkolnego powstał u nas wraz z odrodzeniem się państwa polskiego po latach zaborów. Ale w początkowym okresie jeszcze zapewne nie jedna osoba pamięta, przynajmniej ja, że było sukcesem zakończenie 4 klas szkoły podstawowej, dawniej nazywanej powszechną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego spotykało się niemało ludzi, ja sam znam, tak zwanych analfabetów, czyli niepiśmiennych, i stanowili oni jeszcze po II wojnie światowej pewną grupę podlegającą elementarnemu kształceniu w tak zwanym PRL-u. Jeszcze ładnych parę lat tak było. Etap powszechnego kształcenia podstawowego ograniczał się do 7 klas. Uważano to wówczas za standard i wymóg czasu oraz możliwości finansowe państwa. Tylko pewna część młodzieży miała możliwość dalszego kształcenia się w tak zwanym gimnazjum. Zwykle było to po ukończeniu 6 klas i dalej w liceum. Kształcenie bezpłatne, to znaczy finansowane przez państwo lub samorząd, było bardzo ograniczone. Istniało szkolnictwo prywatne na tym poziomie, ale dostępność była ograniczona ze względu na tak zwane czesne, które stanowiło poważną barierę finansową dla wielu ówczesnych rodziców. No, państwo jesteście w tym wieku, że możecie nie pamiętać, ale ja wiem, że czesne wynosiło to w dobrej szkole, na przykład Czapczyńskiej, 80 zł miesięcznie. To była olbrzymia kwota na stosunki przedwojenne. Były co prawda zniżki dla niektórych, no ale zniżka nie każdego dotyczy. Zamysłem obecnego systemu szkolnego jest wprowadzenie całkowicie dostępnego nauczania podstawowego na poziomie 8 klas, po których ukończeniu młodzież ma prawo wyboru dalszego kształcenia się w liceum zakończonego zdaną maturą lub w szkole branżowej, zawodowej czy w technikum. Tak to zakłada teoria i dobra wola społeczeństwa, państwa. Rzecz w tym, że w biologii, w przyrodzie działa tak zwany rozkład normalny cech. Obrazowo mówiąc o kształcie wznoszącego się pagórka. Proszę sobie wyobrazić coś takiego. Interpretując to zjawisko, czy ten obraz, można powiedzieć, że populacja żywa, także ludzka, składa się z osobników o różnej częstości, jak to woli procentowości, występowania pewnych cech. Najmniej jest członków tej zbiorowości, to jest
tak, które z boku, o małych lub bardzo małych uzdolnieniach lub pewnych brakach fizycznych. Obrazowo możemy sobie to przedstawić po jednej stronie od środka spodu górki. Tak, tutaj mamy, powiedzmy tak, to gdzieś tam z boku. A także jednostek wybitnych o nadzwyczajnych uzdolnieniach po drugiej stronie. Wszystko jedno, możemy się zgodzić, wszystko jedno z drugim. Mówi się o tak zwanym ogonie rozkładu. Średniaków jest najwięcej. I oni stanowią główny trzon procedury nauczania. Problemem jest jednak to, że w tej grupie populacji znajduje się grupa uczniów, którzy nie mają ochoty przyswajania sobie wiedzy. Przeciskanie takich osobników z klasy do klasy jest, mówię, moim zdaniem, dużym błędem wychowawczym, ekonomicznym oraz osobniczym. W rezultacie mamy sytuację bardzo dużego, jeżeli tak jest, obniżenia poziomu wyników nauczania, co potwierdza statystyka, że przy absurdalnym wymogu 30% okazania wiadomości z dość niskiego pułapu wiadomości, spory procent młodzieży nie spełnia wymagań egzaminacyjnych, na przykład matury. Przy niskim procencie, w niskich wymaganiach, no to już, proszę Państwa, za krawa na kpinę. Należy tu wyróżnić dwie sprawy. Pewien odsetek młodzieży z przyczyn losowych, uwarunkowań genetycznych, środowiskowych, biologicznych, wykazuje w pewnym stopniu intelektualną niesprawność i wymaga kształcenia specjalnego. Dla tej części młodzieży powinny stać otworem szkoły specjalne z kadrą odpowiednio wykształconą i przygotowaną. Funkcjonuje w Polsce przecież Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Kiedyś to się nazywało Instytut Pedagogiki Specjalnej. I dlaczego imienia Marii Grzegorzewskiej? Dlatego, że ona była twórcą tego typu kształcenia wyższego w Warszawie i wielce zasłużoną osobą w tym względem. Ta akademia, która kształci kadrę fachowców przygotowanych do nauczania dzieci niesprawnych w pełni intelektualnie lub fizycznie też. Nie jest winą takiego dziecka, że jest ono właśnie takie, ale obowiązkiem społeczeństwa, podkreślam, obowiązkiem społeczeństwa, państwa, jest zapewnienie takiemu dziecku odpowiedniej fachowej pomocy w przygotowaniu do życia i w miarę możliwości, choćby niepełnej samodzielnej egzystencji. Tu nie ma tłumaczenia, że to kosztuje. Jeden drugiego brzemiona noście, jest tak w Ewangelii. Tak zwany zły los może się przydarzyć każdemu. Każdy też może zachorować przecież i wymaga opieki bez względu na przyczynę od niego niezależną. Jest także pewna część młodzieży, która nie jest zainteresowana kształceniem ogólnym,
nawet na kilkuletnim, niezbyt wysokim poziomie podstawowym. Tę część młodzieży powinno się dla jej dobra osobistego skierować wcześniej do szkół rzemieślniczych, na przykład typu stolarstwa, fryzjerstwa, monterstwa różnego rodzaju. Znane są przypadki, także mnie osobiście, zrobienia kariery zawodowej, w tym także ekonomicznej, finansowej, na przykład we fryzjerstwie. Znam, osobiście znam. Być dobrym rzemieślnikiem to żaden wstyd, a wręcz chluba, że się jest cenną jednostką społeczeństwa. Odpowiednio rozsądne pokierowanie młodym człowiekiem wymaga dużej wrażliwości, znajomości realiów życia, doświadczenia i uszanowania woli młodego człowieka oraz jego rodziców lub opiekunów. Nie podoba mi się na przykład system niemiecki, który zakłada segregację dzieci po 4 klasach szkoły podstawowej. Jest tak, albo do szkoły realnej, czyli kształcenie ukierunkowane zawodowo, albo do gimnazjum. Uzdolnienia lub zainteresowania objawiają się u młodego człowieka często dopiero w późniejszym okresie i to trzeba mieć na względzie. Znam również osobiście przypadek, gdzie mnie matka Niemka żaliła się, że może kształcić swoją córkę dalej, a Jugendamt nie musi iść do szkoły realnej i koniec w takim kierunku. Więc to jest, uważam, no nie wiem, no może tutaj też są pedagodzy, może ja nie mam racji, ale wydaje mi się, że po 4 klasach nie jest stuprocentowo pewne, może w niektórych przypadkach tak, ale stuprocentowo pewne, że gwarantujemy, że ten człowiek młody się nie rozwinie i nie będzie geniuszem. Bardzo ważnym aspektem edukacji jest dobór odpowiedniej kadry nauczającej. Trzeba pamiętać, że posiadanie przez nauczyciela dyplomu jakiejś uczelni nie jest gwarantem dobrej umiejętności przekazywania wiedzy. Można posiadać nawet głęboką wiedzę, mieć nawet doktorat, a być zupełnie lichym nauczycielem. Mam też takie przypadki. Lub wykładowcą jakiejś wyższej uczelni. Nie na darmo operuje się powiedzeniem nauczyciel z powołania. Do tego, by takim być, trzeba kochać młodzież, rozumieć ją i jej potrzeby, a poza tym mieć dobrą dykcję, wymowę, to jest bardzo ważne, i starać się w łatwy sposób przekazać tajniki nieraz trudnego przedmiotu, na przykład matematyki, sam tę dziedzinę reprezentuję, która sprawia pewne trudności dużej części młodzieży. W dużej mierze nie jest to winą samego przedmiotu, proszę Państwa, ale braku umiejętności przekazywania wiedzy oraz konieczności nauczenia młodzieży systematycznego, etapowego przyswajania materiału, co zresztą może każdy, co może dotyczyć także innych działów nauki,
niewątpliwie. Trzeba wreszcie powiedzieć, że dobór kadry nauczającej na każdym poziomie był i zapewne jeszcze jest niezadowalający. Przez długie lata funkcjonowało w społeczeństwie naszym powiedzenie: jeśli do niczego się nie nadaje, to może zostać nauczycielem. Skrzywdzono w ten sposób część młodzieży, a tym samym zrobiono wielką krzywdę całemu społeczeństwu. Powinno się doprowadzić do tego, że na hasło nauczyciel staje się na baczność. I tutaj, proszę Państwa, osobista refleksja. Jechałem kiedyś pociągiem za granicą. W przypadkowej rozmowie sąsiadująca ze mną osoba zorientowała się, że jestem profesorem. Ja nigdy w ten sposób się nie przedstawiam, ale z rozmowy można było się zorientować. Wstała wówczas i zapytała, czy może siedzieć obok tak ważnej osoby. Czy my się kiedyś doczekamy uszanowania osoby nauczającej? Tego w naszym społeczeństwie nie ma. Kiedyś uczono w polskich rodzinach okazywania dużego szacunku wobec nauczyciela i księdza. Ten brak szacunku spowodowano bardzo nędznymi zarobkami oraz niskimi wymaganiami zawodowymi. Nauczyciel powinien dobrze zarabiać, podkreślam, dobrze zarabiać, aby spokojnie zajmować się powierzoną mu trzutką. Jest to wymóg niepodlegający dyskusji. Nie jest prawdą, że nauczyciele, także akademicy, korzystają z dużych przywilejów, jak na przykład nie potrzebują pracować 8 godzin dziennie. To zupełny fałsz i zakłamanie. To tylko pozór, że nauczyciel pracuje 18 godzin w tygodniu. Do każdej lekcji dobry nauczyciel musi się przygotowywać, musi, powinien. I jeśli jest odpowiedzialny, potrzebuje poświęcić 2-3 razy więcej czasu, niż trwa lekcja albo wykład. Nie licząc poprawy prac domowych uczniów oraz własnej edukacji, która powinna być stałym jego obowiązkiem. Dotyczy to także wykładowców wyższych uczelni, może nawet w większym stopniu, gdyż naprawdę dobry wykładowca przekazuje często materiał, którego nie ma w podręcznikach. Trzeba pamiętać, że zadaniem wyższej uczelni jest przekazanie tylko podstawy wiedzy na wyższym poziomie, a przede wszystkim nauczenie samodzielnego myślenia i dociekania prawdy. Umiejętności odróżniania prawdy od fałszu, wdrażania etyki zawodowej przekładającej się na życie moralne, społeczne, rodzinne i osobiste. Nawet dobrze przemyślany i skonstruowany system edukacyjny nie odniesie sukcesów, choćby był prezentowany przez najlepszego ministra, mówcę i erudytę,
jeśli nie będzie wcielony w życie przez odpowiednio kwalifikowaną kadrę, świadomą postawionego celu. Osobiście mam obawy, czy przy obecnej masowości nauczania, ale niestety na dość niewysokim poziomie i niskim poziomie zatwierdzanych wymagań, da się osiągnąć zamierzony cel społeczeństwa wysoce wykształconego, naprawdę obywatelskiego, wykorzystującego swą wiedzę i umiejętności, na przykład techniczne, do uzyskiwania przez nasz kraj większego rozwoju intelektualnego i ekonomicznego, a zatem szczęśliwego, bo wzbogaconego kulturą i mądrością osobistą i społeczną. Po 1989 roku, to jest po zakończeniu okresu tak zwanego PRL-u i dość szybko otwarciu możliwości tworzenia szkół prywatnych, zaczęły powstawać liczne prywatne szkoły wyższe. Głównie o profilu ekonomicznym lub zarządzającym. Koniunktura dla tworzenia interesu edukacyjnego była ówcześnie dobra, bowiem po pierwsze, na tak zwanym rynku ekonomicznym znalazły się liczne roczniki wyżu młodzieży. Po drugie, propagowany był boloński system nauczania, to jest system wprowadzający dwustopniowe studia wyższe z licencjatem uzyskiwanym zwykle po 2,5, no, ewentualnie 3-letnich studiach, co dawało licznej młodzieży uzyskanie formalnie statusu wyższego wykształcenia. W rzeczywistości były to studia półwyższe. Po trzecie, dostępność do kształcenia wyższego poza barierą finansową była nieograniczona. Choć bowiem formalnie obowiązywała wstępna rozmowa kwalifikacyjna zastępująca egzamin wstępny, to jednak kto miał możliwość opłaty czesnego, to się dostawał. Poziom nauczania, a głównie wymagań egzaminacyjnych, był niski, ale statystycznie dawało to efekt dużego w Polsce zwiększenia poziomu wykształcenia społeczeństwa. Pamiętam, że gdy w jednej takiej szkole wyższej jeden z wykładowców zwrócił uwagę na naradzie kadry, że tuż przed licencjatem wielu studentów kierunku ekonomicznego ma poważne kłopoty z procentami, to odpowiedź ówczesnego rektora była taka: trudno, ale oni płacą. System boloński rozpowszechnił się także w szkolnictwie publicznym, choć nie wszystkie kierunki czy uczelnie na szczęście uległy tej dyrektywie, na przykład medycyna i prawo. I słusznie, bowiem trudno sobie wyobrazić półwykształconego i nie w pełni przygotowanego do wykonywania zawodu lekarza czy prawnika. Poza tym system ten ma tę wadę,
że nie daje możliwości przeprowadzenia pogłębionych rocznych lub dwuletnich kursów wybranych przedmiotów. Tak jest, proszę Państwa, to jest duża wada. Uzupełnienie tego w dość krótkim kursie drugiego stopnia studiów, czyli magisterskim, nie jest praktycznie możliwe. Wiem to z doświadczenia. A prace dyplomowe nie są tym samym dostatecznie twórcze i merytorycznie pogłębione. Miałem to okazję sam widzieć, no, mieć w rękach. Masowość takiej twórczości dyplomów, zdarzało się, że opiekunowie prac mieli ich do zatwierdzenia powiedzmy 80, jeśli nie więcej. To Państwo sobie wyobrażacie, jak on mógł przejrzeć i pokierować, zatwierdzić. A wiem, bo miałem bezpośrednio z tymi ludźmi do czynienia. Prowadziło do stworzenia tak zwanego rynku plagiatowego lub płatnych usług pisania prac dyplomowych. Obraz zatem żenujący i dziwne, że dopuszczalny. Sytuację pogorszył fakt zezwolenia nadawania stopni nie tylko magisterskich, ale nawet doktorskich niektórym szkołom prywatnym. Płacisz, dostanie, robisz, że jesteś doktorem, proszę bardzo. Co to szkodzi? Spowodowało to wszystko obniżenie rangi dyplomu odpowiednio wysokiego wykształcenia. Jest możliwe, że system boloński jest użyteczny na niektórych kierunkach o bardziej zawodowym profilu, na przykład może w dziennikarstwie. Obecnie są czynione pewne próby naprawy tej wstydliwej sytuacji. Czy to się uda? Zobaczymy. Dziękuję. Czekam na ewentualne Państwa refleksje czy uwagi. Pan doktor Jan Przybył. Panie profesorze, jakby Pan ocenił, jakby Pan skomentował brak nauczania logiki w szkołach? To jest, uważam, skandaliczne, to co Pan poruszył. Ja pamiętam, że ja osobiście pamiętam, bo ja kończyłem jeszcze po wojnie, co prawda, ale według systemu przedwojennego, że był wspaniały naprawdę podręcznik. To było połączenie z elementów logiki, psychologii, teorii poznania, taki świetny podręcznik dla liceum ogólnego. Obecnie w internecie wyczytałem, że są pewne próby, jak to się skończy, nie wiem, bo nie mam informacji pewnych, zwłaszcza ze strony ministerstwa, próby zaangażowania pracowników właśnie katedry logiki do wprowadzenia lekcji właśnie logiki w szkolnictwie średnim. Oczywiście, gdyby to zostało wprowadzone, niewątpliwie uważam, podniosłoby to poziom umysłowy tych uczniów, ale czy to jest możliwe przy obecnym poziomie nauczania i wymagań w szkolnictwie średnim? No, na pewno jest możliwe w dobrych liceach, na przykład liceum czy w szkole Politechniki czy Uniwersytetu, czy w Jedynce, powiedzmy. No to są szkoły, które nie sądzę, żeby miały z tym trudności, ale w jakiejś przeciętnej szkole średniej, gdzie poziom, no widzicie Państwo, jeżeli mamy potem
problem, że jeszcze na drugim etapie dopuszczenia w sierpniu do egzaminu znowu nie zdaje duży procent tych zdających, no to co oczekiwać? No jak ich nauczyć logicznego myślenia? Jak wymagać? Przede wszystkim trzeba zmienić system, że nie wszyscy muszą mieć maturę. No to jest podstawa rzeczy, podstawowa rzecz. Jeżeli się będzie zakładać rzeczy nierealne, no to będziemy żyli w świecie fikcji. No, trudno. Mówiłem o rozkładzie normalnym. No, trzeba się pogodzić z tym, że nie wszyscy są orłami. Oczywiście zgadzam się, proszę Państwa, że wykształcenie wpływa nie tylko na osobiste korzyści no, statusu, powiedzmy, społecznego i ekonomicznego danego, choć nie zawsze, bo dzisiaj przeczytałem w Dzienniku Łódzkim dobry dowcip. Proszę Państwa, przytoczę tak dla rozweselenia. Jeżeli może mieliście Państwo dzisiejszy dziennik i zajrzeliście, tam jest taki świetny dowcip podany. W rozmowie takiej rodzinnej ktoś mówi tak, no mam syna, zrobił doktorat, córka właśnie ukończyła studia, jakoś sobie radzi. No jeden syn, trzeci jest niezbyt udany, bo jest złodziejem. Sąsiad mówi, no to proszę pana, to chyba bardzo smutne. On mówi, nie, on jedyny, co przynosi pieniądze do domu. No więc proszę Państwa, no tak wygląda. Dobry dowcip. Masz doktorat, ukończyłeś studia, nic z tego nie masz, nieprawda? Jesteś złodziejem, zresztą, no widzimy, no, jak nakraniesz wiele milionów, no jeżeli nawet po 10-20 latach cię tam jakoś złapią, no to już zdążyłeś gdzieś to tak ulokować, że pytanie, czy cię w ogóle skażą, to my zawsze czytamy tylko, że grozi mu tam 8 lat więzienia, a potem się nigdy nie dowiadujemy, czy w ogóle został skazany. Prawda? Więc powracam do tego, czy warto się kształcić. Poza sprawą właśnie taką, bym powiedział, nawet poza ekonomiczną, bo to jest ona wątpliwa, ale przeczytałem w internecie sobie, zrobiłem wydruk, ciekawy artykuł, nie, to z pisma lekarskiego, przepraszam. To jest dziennikarz Gazety Lekarskiej, pod jakim Ariusz Tomczak. Podaje ciekawą informację. Ja tego nie sprawdziłem, ale jestem skłonny wierzyć, że tak jest. Mianowicie, że wykształcenie wpływa na zwiększenie życia człowieka. Więc podaję tak, 30-letni Polak po studiach przeżyje jeszcze prawie 50 lat. Ten po zawodówce tylko 38. Proszę zwrócić uwagę. 30-letni Polak po studiach mowa jest o średnim oczywiście, zawsze statystycznie podawane są wyniki. Po zawodówce 38. 30-latka z wyższym wykształceniem ma przed sobą 54 lata życia. To znaczy o 5 lat więcej niż kobiety najsłabiej wyedukowane. No to jest z Gazety Lekarskiej. Więc podobno jest również, podobne wyniki były za granicą przeprowadzane, badania uzyskane. To może być interesujące. Ja tutaj jeszcze, proszę Państwa, w tym swoim, no, nazwijmy to odczycie, nie podawałem, tak, żeby nie rozpraszać samych rozważań, że może warto by
było zastanowić się nad, nie przesądzam sprawy, ale może warto by było zastanowić się nad stworzeniem takich szkół, bym powiedział, elitarnych. To znaczy ukierunkowanych na jakieś specjalistyczne przedmioty. Za czasów, ja pamiętam, tak zwanej komuny, podobna rzecz była na przykład w Związku Radzieckim, gdzie były szkoły na przykład dla wybitnie uzdolnionych uczniów matematycznie. I oni mieli matematyków świetnych, zresztą do tej pory, gdyby nie mieli matematyków, nie mieliby takiego poziomu technicznego. Czy warto? Tutaj zrobiłem sobie właśnie z Wikipedii wypis o bardzo ciekawym człowieku. To nazywa się ja nie wiem, czy tak się czyta, no bo nie znam hinduskiego. Srinivasa Ramanujan. Wybitny matematyk, który okazywał zdolności już w bardzo młodym wieku, jako dziecko. A przez to, że był jakoś tak pomijany ekonomicznie zwłaszcza, no nie miał specjalnie szczęścia dożyć dłuższego życia i stworzyć coś wybitnego. Chociaż niektóre jakieś pozostały po nim ślady w matematyce, na przykład liczby Hardiego Ramanujana właśnie. Więc powtarzam, no, wydaje mi się, że przynajmniej ja również spotykałem osoby uzdolnione, które po prostu w szkole się nudzą. Tracą, że tak powiem, czas. A z drugiej strony przecież jest ten ogon, którego nauczyć nie można, prawda? Więc dla tych naprawdę zdolnych uważam, że powinny być szkoły specjalistyczne i to jest opłacalne. Oczywiście tacy uczniowie powinni mieć również nie tylko kierunki, bo również szkoła nie tylko naucza, ale wychowuje. To jest bardzo ważne, bo można, to zresztą Państwo znacie z historii, że można być wybitnym uczonym, ale również wybitnym łotrem, prawda? Więc należy o tym pamiętać, że szkoła musi nie tylko nauczać, kształcić, ale wychowywać. To jest niewątpliwy wymóg, którego nie można pominąć, absolutnie. Także w szkołach musi mieć również dobrych nauczycieli, wychowawców. No ja miałem szczęście, proszę Państwa, przecież ja miałem przerwę całej okupacji. Pracowałem, ja pracuję od 14 roku życia, bo taki był wymóg za czasów niemieckich. Nie miałem kiedy się uczyć, bo jednostki, jak wspomnienia w takiej książce Związku Nauczycielstwa Polskiego o czasach okupacji, kształcenia tajnego, to były jednostki, które tam troszkę się uczyły, ale to powiedzmy, że to było nauczanie tutaj na terenie Łodzi, czy tak zwanego Wartegału, to była trochę prawie że fikcja. Więc gdyby nie to, że ja miałem po prostu doskonałych nauczycieli, no to gdzie? Przecież ja od razu mogłem, mając takich nauczycieli, ja od razu studiowałem na trzech kierunkach, a dwa jednocześnie ukończyłem. No z odstępem jednego roku, prawda? Więc, proszę Państwa, to dzięki czemu? Dzięki temu, że miałem no, super wspaniałych nauczycieli. Nauczycieli rewelacyjnych. No, ale przecież nie można takim nauczycielom dawać głodowych pensji. No przecież to, co się dzieje, to na krawa za krawa, na kpiny. Przecież
nauczyciel doskonały i on nie może utrzymać rodziny. No do czego to podobne? Dzisiaj słyszę, że lekarze, ci młodzi, wytargowali podobno od pani premier pensję po 5000 zł. Nie wiem, czy państwo to słyszeliście. To znaczy, że warto rąbać ręką w stół, prawda, żądać, strajkować, czy nawet głodować i wreszcie się osiągnie coś. No, młody człowiek będzie miał 5000 brutto, prawda? A nauczyciel, kiedy on uzyska 5000? Nawet z dużym dyplomem, prawda? Nauczyciel dyplomowany, nie wiem ile w tej chwili zarabia, ale nie wiem czy ma 5000 brutto. No więc, proszę państwa, to są rzeczy skandaliczne. Skandaliczne. Nie do pomyślenia. Za granicą wiem, jaki jest status na przykład w Niemczech. No, więc dlatego, to, jak wspomniałem, jak jechałem pociągiem, że ta osoba na nazwę profesor, to ona wstała. I to nie są żarty. Ja pamiętam z opowiadań w domu, bo ze strony powiedzmy mojej żony, która była zresztą nauczycielką i cała jej rodzina, rodzice i krewni, nauczyciele, no to też był nauczycielem, opuścił Łódź, bo po prostu bał się aresztowania. Został tam nauczycielem w jakiejś podrzędnej szkółce w guberni. Przypadkowo jakiś tam żołnierz niemiecki przyszedł coś kontrolować. Dowiedział się, że on jest nauczycielem, to żołnierz niemiecki stanął też odruchowo na baczność, bo to było w jego po prostu w krwi, w nauczaniu. Nauczyciel to jest ktoś, nieprawda? Niezależnie z kim on rozmawia, nauczyciel. A tutaj nauczyciel to można na niego psy wieszać, no do tego doprowadzono, bo często rzeczywiście ten nauczyciel sam wie, zresztą kiedyś wykładałem na kierunku nauczycielskim, to wiem, jak to wyglądało. No, no, nie, najgorszy poziom, nieprawda, to był na kierunku nauczycielskim. Niedopuszczalne rzeczy. No, niedopuszczalne. No, ale tak zrobiono. Więc jeżeli tak będzie dalej, to nie wróży to nic dobrego. Proszę uprzejmie, jeżeli ktoś ma z państwa pytania. Chciałem właśnie powiedzieć taką złotą myśl, bo jeśli ktoś coś umie, to po prostu wykonuje to. Czynność. No, na przykład muzyk gra chociażby nawet do kotleta gdzieś. Ten, co nie umie, no to naucza, jak to robić, prawda? Natomiast ten, który w ogóle nawet nie umie nauczać, no to siedzi w kuratorium i pilnuje tego, który naucza, czy on dobrze uczy, prawda? No i przeważnie nauczyciele to się z tego trzeciego jak gdyby członu popierali to, ale nie byli zbyt skłonni uznać to, że oni niewiele umieją. Ja na przykład miałem taką taką koleżankę, która została później nauczycielką języka polskiego. W latach 80. takie nazwiska na przykład jak pisarze, jak Hrabal, Kundera, czy nawet Josip Brodski nic jej nie mówiły, ponieważ nie było w programie tych nazwisk, a ona tylko to, co w programie, prawda? Minęło kilka lat, no i oczywiście ona jest teraz dyrektorką szkoły. Po prostu chodzi mi o to, że sami nauczyciele jakby są niewykształceni, prawda? Nie. Jeśli na studiach jest jakiś kierunek nauczycielski, no to właśnie tam idą ci, którzy nie mają żadnych zainteresowań, prawda? Ci, którzy mają jakieś zainteresowania, no to raczej unikają tego kierunku nauczycielskiego. No i tak to po prostu toczy się światek. Tak, ale nie mamy proszę pana są... chociażby nawet w tym szkolnictwie podstawowym. Tu są dwie rzeczy, dwie sprawy. Ja już wspomniałem w swoim odczycie, że sama wiedza to nie wystarcza. Trzeba jeszcze mieć jakieś zdolności pedagogiczne. Trzeba umieć dotrzeć do ucznia. Trzeba kochać młodzież po prostu. Bo jeżeli tylko ktoś z samą wiedzą przyjdzie do szkoły, a młodzieży właściwie nie będzie lubił albo będzie mu ona obojętna, to on nie uzyska efektów. To
nie ma mowy. Ja tu zapomniałem powiedzieć, że nie tylko uczyłem, ale również pracowałem nawet na koloniach letnich z młodzieżą, na półkoloniach, więc po prostu, bo mnie to było potrzebne jakoś wewnętrznie. A jeżeli tylko ograniczymy się do tego, że masz dyplom, już jesteś na pewno dobrym nauczycielem, to nieprawda. To można dużo wiedzieć, a nie umieć zupełnie nic przekazać. Trzeba umieć do przedmiotu zachęcić również, pokazać jego walory, zalety, że warto, że coś z tego będziesz miał. A jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, no to właściwie to po co on tam siedzi jako nauczający czy wykładowca? No. Zresztą każdy z nas zapewne ma wspomnienia różne ze szkoły, ze studiów, wie jak to wyglądało. Różnie to bywało. Pan Kędzierski, proszę. Analizując ten obecny stan oświaty, bo referat pana profesora był obszerny w zasadzie od, możemy powiedzieć, od edukacji podstawowej aż po szkolnictwo wyższe, prawda, obejmował taki zakres czasowy. Czy nie zgodzi się pan profesor z taką refleksją, że niestety wejście Polski do Unii popsuło nam szkolnictwo? Bo ja obserwowałem i porównywałem na przykład poziom szkolnictwa polskiego z brytyjskim. Z brytyjskim szkolnictwem i oczywiście korzystniej wypadło szkolnictwo w Polsce. I to jeszcze był rok 90, początek 90. lat, czyli jeszcze były, tak powiem, ciąg dalszy z czasów PRL-u, prawda? Wtedy jeszcze niewiele się zmieniło, ale ja widziałem to szkolnictwo, system edukacji i szkolnictwa wyższego u nas, ten który od 80. lat, 70., z którego sam doświadczyłem. I niestety te wszystkie zmiany, które następują, no to są efektem naszego wejścia do Unii. No ten system boloński, no on jest spowodowany tym, że właśnie jesteśmy w Unii i tam jest taki system wymagany i to dlatego nam zafundowano. Ja sam popełniłem kilka artykułów, portal Rzeczpospolita opublikował moją krytykę Advocat à la Bolognese, bo system brytyjski taki jest, tam po kilku latach, zresztą tam jest, to wszystko zaczyna się wcześniej i wcześniej się kończy. Szkoła średnia kończy się w wieku chyba, kiedy młodzież liczy sobie 17 lat. Studia wyższe są krótsze. Także porównując tamten system no, z naszym, no to tam 23-letni człowiek to już jest kandydat do zawodu adwokata, niekiedy występuje już przed sądem. U nas to gdzieś jest w połowie studiów wyższych. Czy nie zgodzi się pan profesor z tym, że niestety ta unijność nam popsuła nasze, troszeczkę naszą edukację? Ja w swoim tutaj wystąpieniu nie chciałem tworzyć sytuacji jakiejś drażniącej i dlatego nie przedstawiałem uwag wyraźnie krytycznych. Zresztą Państwo zauważyliście, przedstawiałem raczej obraz. Natomiast oczywiście zgadzam się z Panem, że poziom tego, co był w porównaniu do tego, co jest obecnie, no to lekko już tutaj wspomniałem, no jest nieporównywalny. Jeśli chodzi na przykład o moją dziedzinę matematyki, no to przecież
zrobiono z tego farsę po prostu. I matematyka kiedyś, właśnie za czasów, proszę Państwa, paradoks, za czasów PRL-u była na poziomie światowym. Myśmy wprowadzili chyba jedni z pierwszych teorię prawdopodobieństwa do szkoły, co miało swoje zalety, bo umożliwiało młodzieży lepsze zrozumienie kierunków technicznych, ekonomicznych, nawet humanistycznych. Nieśmiało przecież zaczęto wprowadzać pewne pojęcia probabilistyczne. W Paryżu, ja pamiętam, wówczas byłem na stypendium, to był rok chyba styczeń 64 roku, jak dowiedziałem się, że w Uniwersytecie Paryskim na Sorbonie będą wykłady z elementów probabilistyki, czyli teorii prawdopodobieństwa, czy rachunku, Państwa, jak to woli, dla kierunków, zdaje się, literaturoznawstwa. I chodziłem tam trochę przez jakiś czas. I co wcale mnie nie dziwiło, bo proszę Państwa, przecież jeżeli ktoś ma to rozeznanie, nawet właśnie w literaturze, no to wie, że dochodzenie, powiedzmy, czy jakieś dzieło Szekspira można uznać, że było jego oryginalne, czy nie, to dzisiaj jest tylko możliwe w miarę wiarygodnie, tylko na podstawie badań statystycznych, językowych, częstości pojawiania się pewnych zwrotów, stylu i tak dalej. To można tylko właśnie ustalić, jeżeli się ma pojęcie w ogóle o probabilistyce, jeżeli się ma pojęcie. Nie trzeba być fachowcem, ale wiedzieć chociaż o tym, o takiej możliwości. Tymczasem myśmy byli kiedyś potęgą, proszę Państwa, bo ja zbierałem materiały, bo mi przysyłano podręczniki z Niemiec, z Francji, jak to wyglądało w porównaniu do poziomu u nas, to za czasów PRL-u mieliśmy no naprawdę rewelacyjne wyniki. Teraz no po prostu, jak mówię, żeby uzyskać licencjat z ekonomii, no to on nie ma pojęcia o procencie. No proszę Państwa, no o czym tu będziemy mówić? O czym tu będziemy mówić? Co będziemy dyskutować? Jeżeli się do tego dopuszcza i tam można uzyskać doktorat, no to taki zapłaci za 3 lata, powiedzmy, ma doktorat. No proszę Państwa, to zwyczajne kpiny. No ale możliwe, no, okazuje się, że wszystko może być. Tak. System boloński jest niszczący po prostu, moim zdaniem. No ale chcieliśmy Unii, hura, bo na same tylko dobroci, bo trochę dadzą pieniędzy, a ile z pieniędzy wypłynie, teraz dopiero się dowiadujemy, jakie miliardy wypływały, prawda? Nikt nie robi porównania, ile wpłynęło, a ile wypłynęło, bo jakie było saldo, prawda? Bo przecież dobry księgowy to robi saldo ostatecznie, jak to wygląda. Ja nie wiem, może ktoś z Państwa wie, bo ja nie znam salda, jak to ostatecznie wygląda. Więc mam obawy, czy jesteśmy na plusie, nie licząc spraw właśnie tych kulturalnych, edukacyjnych, no moralnych nawet, nie mówiąc o innych, bo przecież wystarczy wziąć gazetę, to są tam tylko rozwody, również sprawy różne seksu i innych rzeczy, nic więcej, no weźmy Ekspres do ręki, no przecież Państwo nic tam więcej nie wyczytacie, no to są skutki czego? Przypomina mi się niemiecki Bild,
Nie, jeżeli ktoś był za granicą, to pewnie zna to czasopismo. No to są sukcesy, jakie odnieśliśmy z tego wszystkiego. No ale to jest rozkład normalny, no, że idzie za pędem popularności, takiej przeciętności, co chce się uzyskać. Bo w społeczeństwie powinno się dążyć do tego, żeby obywatel był na wysokim poziomie moralnym, świadom swoich obowiązków, wiedział, co chce. A jeżeli się go przyzwyczai do miernoty, nic więcej, no to tragedia. No. Ale dużo zależy od tego, jak my będziemy w miarę możliwości naszych niewielkich. Tak samo mój głos tutaj pozostanie na pewno bez echa. Jestem przekonany, no bo kto będzie tam słuchał doświadczonego człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie? Nie, są osoby, które tak czy owak wiedzą wszystko najlepiej, wiedzą, jak rozrządzić. Dziwna rzecz. Pan doktor Jan Przybył może, bo zgłaszam. Ja chciałem tylko króciutko powiedzieć, podać taki jeden przykład. Pan profesor mówił, nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, ale i pewną postawę, ale i tak dalej. Mając lat 9, byłem na koloniach letnich miejscowości Głupice, niedaleko Łodzi. I tam jest taki dworek. Tu majątek komuna zabrała, skonfiskowała majątek i w folwarku był PGR, a w dworku były kolonie letnie. No taki typowy szlachecki polski dworek, prawda, kolumienki. Pan kierownik kolonii. Jaki pan kierownik kolonii dał przykład młodzieży? Ano wziął kubełek z farbą olejną i na frontonie tego dworku wymalował Ponderosa, czyli nazwę tego rancha z Bonanza. Taki pan nauczyciel dowodził młodzieży. Jak się postępuje z zabytkiem na przykład? Z dziedzictwem kultury. Pan nauczyciel. To jeszcze pytanie mam takie, po ukończeniu szkoły liceum, czyli po rozstaniu się z tym szkołą średnią, ja ciągle słyszę raz po raz o kolejnej reformie systemu edukacji. No ostatnio mieliśmy też. Jak pan profesor, bo ja jestem zwolennikiem stałości, jak pan profesor uważa, czy te zmiany, które no, tak prześledzić, spojrzeć na 30 lat wstecz, to one były co kilka lat nieustannie, coś tam próbowano. To jedna reforma to. Czy te zmiany służą czemuś dobremu, czy jak pan profesor ocenia, bo dla mnie po każdej zmianie no to jest coraz. Nie służy ona, żadna z tych zmian nie służyła niczemu dobremu. Na temat reformy, ja już się wypowiadałem kiedyś w aspekcie, nie pamiętam w którym numerze, to może był maj, może czerwiec, nie pamiętam. To chyba w tym czasie. I zastanawiałem się, no, czy sama zmiana, powiedzmy, z przejścia czy zlikwidowania, powiedzmy, gimnazjum coś daje. No, proszę Państwa, skąd się wzięły w ogóle gimnazja? W moim przekonaniu, wszystko co mówię, to są moje refleksje. Ktoś może oczywiście je kwestionować, może poda mi inne argumenty. Więc sytuacja była taka, że jak mówiłem tutaj, podstawową rzeczą było najpierw znalezienie jakiegoś poziomu takiego wykształcenia, które w ramach możliwości danego państwa i społeczeństwa jest konieczne zapewnienia jakiegoś minimum, powiedzmy, żeby to społeczeństwo no, mogło jakoś poruszać się, że tak powiem, w świecie. No uznano, najpierw jak mówiłem, no to były te klasy, szkoły czteroklasowe, potem siedmioklasowe,
No i teraz co? To było, była bariera, prawda? Żeby umożliwić dalsze kształcenie, no to stworzono gimnazjum. Proszę Państwa, znowu był etap pewnej bariery. Ci z Państwa, którzy może się tym sprawami interesowali, może pamiętają, ukończenie 4 klas w gimnazjum przed wojną była tak zwana mała matura. Prawda? Tak zwana mała matura. I ktoś, kto robił małą maturę, ho, 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 to nie było byle co, to już był ktoś, to był ktoś. Potem, jeżeli udało mu się, w różnych powodach, mówiłem tutaj poprzednio, nie będę się powtarzał, no to mógł starać się przejść do liceum. No dobrze, znowu bariera, bo dostanie się do wyższej uczelni. To nie było znowu takie łatwe, bo tych wyższych uczelni teraz mamy setki, prawda? Nawet państwowych, no w każdym dużym mieście. A przed wojną mieliśmy tylko kilka uniwersytetów, nieprawda? Poznań, Warszawa, Wilno, Lwów. Kraków, tak, Kraków. No. Lublin, no ale to Lublin to była katolicka, a ta państwowej nie było jeszcze przed wojną. Nie. No więc właśnie, właściwie ograniczenia były bardzo duże. Więc proszę Państwa, tak to wyglądało, to cały czas są te bariery. Jeżeli chcemy oczywiście podnieść ogólny poziom wykształcenia społeczeństwa, można się zgodzić, że powiedzmy wymóg 8 klas jest takim wymogiem dobrym, prawda, że tak powinno być pod warunkiem, że tamto nauczanie będzie faktycznie dostatecznie wysokie. O czym zresztą ja tutaj mówiłem, że nie wszyscy nawet do tej podstawówki na 8 klas się nadają. Powinny być w szkołach rzemiosł. Przed wojną były szkoły rzemiosł. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była na przykład doskonała szkoła rzemieślnicza Salezjanów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Nawet jeszcze po wojnie przez parę lat funkcjonowała, póki komuna tego nie zlikwidowała. Dostawali doskonałych fachowców. Doskonałych fachowców, prawda? Więc przecież być dobrym hydraulikiem to nie tylko duma, ale dobra kieszeń, proszę Państwa. I zadowolenie. I zadowolenie, prawda? Więc naprawdę można to zrobić, tylko trzeba chcieć. To znaczy musi być ktoś, kto naprawdę szkołę zna, kto jest dobrym w tej dziedzinie. Ale tak się utarło, że w edukacji może być każdy. No, proszę Państwa, no to tragedia, no, że można politykiem może być, mało tego, że ministra, ale prezydentem można być, mając powiedzmy praktycznie szkołę podstawową. No więc proszę Państwa, jeżeli społeczeństwo się na to zgadza, no to takie są rezultaty. No. Zgodzili się na Unię, mają też skutek. Ja bym poprosił o taką zapytał, co pan profesor powie na temat na taką listę grzechów w polskiej edukacji, którą ja sobie tutaj zanotowałem w trakcie. Na przykład moim zdaniem bardzo złą rolę odegrały testy, wprowadzenie testów w szkołach podstawowych, średnich. Ale też i na wyższych uczelniach. Zamiast egzaminów z otwartymi pytaniami, to testy, zamknięte testy, co wygodne dla nauczycieli, szybko się sprawdza. Właśnie nauczyciel, który nawet może nie znać tematu, może łatwo sprawdzić. Natomiast wychodząc... Komputer sprawdzi. No. Wydaje mi się, że te testy bardzo dużo złego zrobiły. Była taka moda w latach 90. Wydaje mi się, że zubożony program, jeżeli chodzi o matematykę, no to teraz chyba nawet pochodnych nie ma w liceum, coś mi się tak wydaje. Brak dyscypliny.
Teraz to, kiedyś to uczeń, kiedyś to rodzic bał się nauczyciela. Jak rodzice szli na wywiadówkę, no to siadali w ławkach i się słuchali nauczyciela. Teraz nauczyciel boi się zrobić zebranie, bo dostaje reprymendę od rodziców, dlaczego takie słabe oceny. Tak mi się wydaje, że to są takie grzechy. Na uczelniach wyższych to też pobłażanie. Przecież ci wykładowcy widzą, że uczniowie ściągają, studenci ściągają. Proszę tylko, żeby za dużo nie ściągać. Znam takie przypadki konkretne. Szkoły, wydaje mi się, wyższe są niepraktyczne. Mało jest takich przedmiotów współpracy uczelni wyższych, na przykład choćby politechniki z fabrykami, z przedsiębiorstwami. Jest to wydaje mi się marginalne. Ciekawy jestem komentarza pana profesora. I wydaje mi się, że to jest też problem. No i masowe przyjmowanie studentów. Nie tylko na uczelniach prywatnych, przecież na uczelniach państwowych też masowo się przyjmuje. Jest te matury łączone, to przecież jest chyba po to zrobione były, żeby ułatwić dostanie się na studia. Demograficzny I przecież moim zdaniem produkcja studentów, produkcja absolwentów. Wychodzą studenci, absolwenci, którzy po 5 latach nauki, no może umieją więcej niż w tej szkole prywatnej, ale potem tego nie korzystają. Na przykład moja żona po biotechnologii nie znalazła pracy. I większość koleżanków i koleżanek i kolegów nie pracuje w zawodzie. No, taki jakby pan profesor był łaskawy komentarz do tych kilku punktów moich. Proszę pana, popularność testów została właściwie wymuszona. Wymuszona masowością nauczania. Dlaczego? Dlatego, że trudno znaleźć wykładowców czy nauczycieli, którzy są w stanie, czy chcą poświęcić siebie, swoje życie na osobiste przepytywanie tak tête-à-tête, z twarzą w twarz każdego ucznia czy studenta. Długie lata, jak ja pracowałem na Politechnice, choć studentów było bardzo dużo, na przykład wydział sobie liczył 400 czy ponad 400 studentów, to jednak przepytywało się ich nie testowo, tylko osobiście, na podstawie rozmowy. No ale te wykładowca też nie byłby w stanie przepytać ich wszystkich. Pomagali, powiedzmy, adiunkci, ale testy same w sobie nie są złe, jeżeli są tylko pomocniczo w trakcie natomiast nauczania, tak dla sprawdzenia, powiedzmy, pewnego fragmentu jakiejś dziedziny dla wykładowcy. Natomiast egzamin powinien niewątpliwie być już ustny i tak było, jak ja to robiłem i wiem, że tak jest nadal, na przykład na prawie obecnie. No, mam wnuka na prawie, który zdaje tylko w ten sposób, że zdaje przed profesorem. Nie wiem, no może tam są przypadki inne, których ja nie znam. Niewątpliwie. Możliwe. W każdym razie niewątpliwie zdawanie bezpośrednio jest zupełnie innym efektem, daje inne możliwości, ale jeżeli, proszę państwa, stworzyć, to trzeba stworzyć inne warunki, prawda? No, a jeżeli, powiedzmy, wykładowca ma mieć 400 studentów do przepytania,
no to żeby no nie, nie było jak najlepszej woli, no to nie ma możliwości, żeby on osobiście przepytał każdego, prawda, czy albo zezwolić, żeby... Owszem, na przykład było tak na Politechnice, pamiętam, że przepytywali adiunkci, ale w przypadku wątpliwym, czy ostatecznie dać mu dwójkę, czy on ewentualnie student jakoś tam kwestionuje, szedł do profesora. To, to owszem. Ale było osobiście. Osobiście. Tak. A raczej już pisemny, potem bardzo często ustny, tak. Niekoniecznie pewny. Rozstrzygał. Ale to nie miał tych, powiedzmy, 400. To koniecznie, nieprawda, każdego osoby. Więc to jest możliwe wszystko do załatwienia przy dobrej woli. Przy dobrej woli. Trzeba chcieć. Czyli krótko mówiąc, jeszcze raz, proszę Państwa, w systemie edukacji w najwyższym również szczeblu musi być ktoś, kto rzeczywiście uczył. Ja nie wiem, czy pan wicepremier Gowin uczył choć godziny w szkole, czy wykładał. Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Więc, a decyduje o tym, nieprawda? Więc proszę Państwa, i tak mamy cały czas. Mamy cały czas, że decyzje podejmują osoby, które naprawdę z tą edukacją na żywo nigdy nie miały do czynienia. No więc o czym tu będziemy mówić? No to tragedia jest. A tak samo jak pan doktor wspomniał o logice. No niewątpliwie to jest ogromnie korzystne. Ja pamiętam, jak skończyłem studia filozoficzne u państwa Kotarbińskich, to na samą nazwę, że mam dyplom od Kotarbińskim, ja od razu zostałem wykładowcą logiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od razu. Bo od kogo jestem? Od Kotarbińskiej po szkole. To nazwisko robiło swoje, że i rzeczywiście prowadziłem te zajęcia, prawda? Więc, ale to trzeba mieć wykładowców na poziomie wszystko. A jak się ma dyletantów, no to proszę Państwa, o czym tu mówić? Jak się mamy sędziów, którzy coś tam zabierają do kieszeni i tak dalej, no to tak w kółko jest, no to nie doczekamy się dobrych czasów. Pan doktor przybył się. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Mnie kiedyś przeraziło, zmroziło i zaraz do kolegi Janowskiego zadzwoniłem. W telewizji tam przepytywała pani redaktor jakiegoś tam pana, już nie znam jego tytułu ani stanowiska, na okoliczność likwidacji gimnazjów, dlaczego te gimnazja, jak one się, że one się nie sprawdziły, że to, że tamto. I ten pan zaczął jęczeć, stękać, no to był taki eksperyment, my jak zaczynaliśmy, to nie wiedzieliśmy za bardzo, co z tego wyjdzie. No zaraz, jeżeli ja coś podejmuję się czegoś, to ja muszę zakładać sobie pewien cel, do czego ja dążę, co ja chcę osiągnąć. Jeżeli ten człowiek rozpoczął coś takiego, eksperyment na żywym organizmie, na młodym człowieku i nie wiedział, co mu z tego wyjdzie, to jemu kury szczać, prowadzać, a mówił Piłsudski, a nie politykę robić. No tak. Po prostu. Całe pokolenie. Tak. Eksperyment na całym pokoleniu. Niewątpliwie nie można eksperymentować na młodzieży, to nie ulega wątpliwości, ale oczywiście kształcenie można zacząć dość wcześnie. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć, w którym to mogło być roku, ale był taki kongres edukacyjny w Warszawie i była sekcja edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym. Czy no, poniżej szkoły podstawowej. Przyjechali jacyś państwo z, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, z Belgii, nazwiska w tej chwili tak na zmarszu nie podam, i podali przykład, że można nauczać dzieci w przedszkolu już elementów pojęcia prawdopodobieństwa, czy
zrozumienia przypadkowości poprzez bajki i przywieźli taki coś w rodzaju czasopisma, jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, były kiedyś takie czasopisma dla dzieci jak Miś na przykład. Było takie czasopismo Miś. Ja pamiętam w każdym razie. No, które ilustrowane i coś tam dla tych dzieci można było poczytać, mama mogła poczytać i po prostu przez elementarną bajeczkę wprowadzały pewne pojęcia. Już takie dzieci można przyzwyczaić do wprowadzania pewnych pojęć nauczania. No ale to znowu trzeba być dobrym pedagogiem, trzeba to czuć, trzeba szkołę rozumieć, trzeba dzieci kochać. No po prostu no, mieć no, system edukacyjny naprawdę tworzony, prowadzony przez kogoś, kto jest no, stuprocentowym pedagogiem i naukowcem. Ja mam takie pytanie do pana profesora o internet, bo masowość tego śmietnika, którym jest internet, każdy tam może coś sobie opublikować, wyssać z palca, wydumać, stworzyć teorię niestworzoną, znaleźć odbiorców tej głupoty, jest jedynym źródłem edukacji dla wielu osób, gdzie szkoła w zasadzie nie dała ram jakiś i poznania świata i rzeczywistości. Ja obserwuję masową na przykład teraz taką manię takiej teorii, że Ziemia jest na przykład płaska. I proszę pana, tysiące osób to powtarzają. Tysiące osób nawet dowodzą jakieś równania tworzą. No to też, też. Ale tam jakby jest bazowanie na kompleksach, ale tutaj dowodzenie, uzawadniania, zakłamania nauki w zasadzie. No. Czyli ten internet infekuje te osoby, które bezkrytycznie, a jest tych osób bardzo dużo. No dobrze, ale to nie potrzeba, żeby on się wierzył w nauce tam jakiejś, tylko wyprowadzić go na przestrzeń, spójrz po prostu tak, żeby widział, jak to wygląda. No to zauważy, czy to jest równo, czy tak ewentualnie półkolisto widzi. No to także troszkę więcej doświadczenia. Rzeczywiście zniszczono szkoły, przede wszystkim, proszę Państwa, zapomniałem o tym powiedzieć, zniszczono szkoły techniczne. Państwo sobie nie wyobrażacie. Szkoły techniczne, niestety tak było, że w szkole, szkoły techniczne w PRL-u były naprawdę na dobrym poziomie. Zniszczono wszystko. Wyposażenie, nauczycieli, ludzi, tych uczniów, którzy znam osobiście znam, którzy po studiach, po nauce w szkole technicznej szli potem do szkoły wyższej, kończyli szkoły wyższe, czy Politechnikę, czy Akademię Rolniczą, czy jakąś Akademię Wychowania Fizycznego, czy coś w tym rodzaju, ale naprawdę przy pewnych uzdolnieniach pokazywali duże zdolności, a niezależnie od tego byli doskonałymi fachowcami po szkole technicznej. Zniszczono. Teraz dopiero znowu lament i będą tworzyć sukces szkoły branżowej, szkoły technicznej. No proszę Państwa, gdy było wszystko poniszczone, wyposażenie, gdzie się znajduje w Łodzi ten system egzaminacyjny? W dawnej szkole technicznej na Prausa. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, gdzie to jest, na Polesiu. No, tak. To była dawna, wspaniała szkoła techniczna. Tam moja żona uczyła wiele lat. Więc zniszczono wszystko. No, jeżeli przychodzi nowy władca i zaczyna edukację od niszczenia, to o czym tu, co tu dyskutować? No, niestety zgadzamy się z tym. No, Unia przynosi największe sukcesy. No. To, co pan tutaj wspomniał o nauczaniu, powiedzmy, Wielkiej Brytanii. Sam wiem, że miałem, to było w granicach, powiedzmy, nazwijmy powinowactwa czy krewnego, nie znam się dokładnie na tych określeniach,
wyjechali do Stanów, wzięli swoją latorość i tam posłali do szkoły. Byli przerażeni poziomem nauczania tam. Oczywiście ktoś powie, w Ameryce jaki jest wysoki poziom. No ale to są szkoły wysoce płatne, elitarne, prawda? Tylko dla niektórych, czyli zróżnicowanie jest ogromne, ale przeciętność jest na bardzo niskim poziomie. Jeszcze ściągają profesorów z Europy, z Rosji. Więc zależy, jak się patrzy. No. Więc proszę Państwa, szkoły polskie wcale nie były złe. No, oczywiście no, były naszpikowane ideologią, to jest inna sprawa. Ale jeśli chodzi o przedmiotowość, taką powiedzmy od strony technicznej, no to były na wysokim poziomie, więc to nie ulega wątpliwości. Sam zresztą wykładałem za granicą, przecież ja wykładałem na przykład w Niemczech, to wykładałem na 30 uniwersytetach niemieckich, więc mam porównanie. Wcale nie, gdyby nie to, że to mnie nie zapraszali, prawda? Zresztą kiedyś taki jeden z profesorów niemieckich mi tak w drodze szczerości powiedział, proszę pana, gdyby pan, myśmy tu kiedyś zaprosili jednego profesora z Polski i już więcej on nie tylko u mnie nie będzie wykładał, ale na żadnym uniwersytecie niemieckim. Dlatego, że od razu poszła wiadomość do wszystkich kolegów, żeby nikogo z takiego typa nie zapraszać, bo szkoda jednej marki, nieprawda, na tego człowieka. A skoro mnie zapraszali, ja wykładałem w 30 uniwersytetach, to dlaczego? No bo musiałem coś reprezentować. Tak samo, oczywiście miałem trudności z tym, żeby się wydostać. Bo pamiętam, mnie zaprosili kiedyś do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za czasów PRL-u. To taki młody jakiś wiceminister mnie pyta, czy ja mogę godnie reprezentować Polskę, polską naukę. Mówię, proszę pana, co ja będę panu mówił? Niech pan zadzwoni do członka prezesa Polskiej Akademii Nauk, on dopiero co niedawno dał opinię o mojej jednej pracy do druku. Niech pan sobie przy mnie zadzwoni, pan się dowie. A dlaczego oni do mnie przysyłają razem z biletem i wszystko? Proszę pana, do mnie pan ma pretensje, niech pan do nich wyśle, że są niewyedukowani socjalistycznie, że trzeba najpierw przysłać, nieprawda, do ministerstwa, a nie bezpośrednio, prawda, do mnie, że nie zapraszają. Trzeba mieć z nimi rozmawiać było. I wyjeżdżałem potem bez trudności. Oczywiście, potem na przykład przychodzi taki partyjniak i mówi, proszę pana, my będziemy pana popierać na wyjazd, ale jeżeli pan nam załatwi naszych ludzi, żeby oni też wyjeżdżali z odczytami. Bardzo proszę. Tylko proszę mi przynieść, jaki będzie temat, w jakim języku, prawda, żebym wiedział, kogo mam protegować. Więcej się nie pokazał. Więcej się nie pokazał. No. Pamiętam, jak były gminne szkoły zbiorcze wprowadzane, no i właśnie taki był problem, czy mają być szkoły wbudowane wielkie, czy małe, czy edukacja to się ma odbywać poprzez włożenie dzieci autobusem i tak dalej. No i Pietrzak powiedział, że po prostu ten problem można rozwiązać bardzo prosto, że 5% geniuszy to ma się uczyć w jednych szkołach, a 95% debili w innych szkołach. Czy w ogóle to jest bardzo takie ważne, czy dzieci się będą uczyć 5 plus 3 plus 4 na przykład, czy 6 plus 3, to jest w sumie przecież tylko dodawanie jakichś tam liczb. Czy nie może być w edukacji po prostu wolna amerykanka? Jedna szkoła uczy, że wszechświat powstał w taki sposób, druga, że na przykład Ziemia jest właśnie płaska, jestem właśnie za tym, żeby takie szkoły powstawały i jest niesiona przez 4 wielkie żółwie. Życie to zweryfikuje, w której szkole lepiej uczono. Czy ma być religia w jednej szkole, czy nie? Czy na przykład będą szkoły, które będą nauczać, tak jak taka jest jakaś książka, jak Nanna swoją córkę Pippę na kurtyzanę wykształciła, prawda? No to się okaże, która szkoła jest lepsza. Czy to musi być właśnie jakiś program ministerialny, że musi być jakiś tam minister,
taki był kiedyś słynny minister Kuberski, teraz jest jakiś tam inny, prawda? To jest zwykły urzędnik, nie mający zielonego pojęcia. Co pan profesor o tym sądzi? Wolna Amerykanka w szkolnictwie. Tylko to nie jest wolna Amerykanka, to jest inna koncepcja. Gdyby były płatne i wtedy wolny rynek, ale to właśnie wróci. No, co można odpowiedzieć tak, czy może być wolna Amerykanka w leczeniu? No tak. Okaże się, czy pacjent przetrwa. No i po kilku, nie wiem, takich miesiącach, gdy lekarz, pseudolekarz zostanie po prostu... Mam wątpliwości, czy dobrze na tym wyszedł. Ale ile ludzi przejdzie na drugą stronę? No i teraz też przechodzą. Każdy lekarz ma swój cmentarz. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że od XVIII wieku mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że państwo sobie uzurpuje monopol na edukację. No właśnie. To się zaczęło od XVIII wieku po co? Ano państwo po prostu chciało pod wpływem idei oświecenia kształtować jakiegoś wydumanego obywatela, który oczywiście ma służyć państwu. I tu mamy już nie służenie. Kiedyś mówiło się o służbie ojczyźnie, a potem zaczęło się mówić o służbie państwu. I państwo sobie hodowie janczarów w takich krajach jak Prusy czy Anglia chodziło po prostu o mięso armatnie. To państwo ma wykształcić młodego człowieka, wychować go tak, żeby on chętnie bagnet założył, prawda, i popędził na front i ginął za państwo. I państwo nie zrezygnuje z tego. Pierwotnie kościół klasztory zajmowały się edukacją w Europie. Państwo, jak rad położył na edukacji, to się nie zdejmie, to się nie uczmy. Proszę pana, ja tutaj na początku swojego wystąpienia powiedziałem, że słowo edukacja zawiera dwa elementy. Kształcenie i wychowanie. Więc oczywiście element kształcenia jest bardzo ważny i dla społeczeństwa ogólnie biorąc bardzo potrzebny. Ale jeżeli państwo wkracza za bardzo w wychowanie, to znaczy stara się tworzyć pewną ideologię, co niestety zdaje się, że jeszcze w tej chwili trwa. Więc ja mówię delikatnie, żeby nikogo nie urazić, więc no to widzimy tego skutki. No, jeżeli trochę zaczynają się głosy sprzeciwu, że nie życzymy sobie, powiedzmy, kształcenia na podstawie ideologii gender, czy powiedzmy jakiegoś narzuconego neomarksizmu, no to od razu są krzyki ogromne, że to jest faszyzm, że to jest zacofanie i tak dalej. No to przykre, no ale nie można się temu poddawać, bo to zawsze będzie, że ludzie nie wszyscy są jednakowi i niektórzy są bardzo głośni, dużo krzyczą, nie mając zielonego pojęcia o wynikach tego, co do czego mogłoby to prowadzić. No a jak to prowadzi potem, jeżeli człowiek jest niemoralnie wychowany, no to trzeba wspomnieć czasy wojenne, nie wszyscy pamiętają, niestety skutki tego są tragiczne. No i nawet teraz, powiedzmy, widzimy w sytuacjach jakichś oszustw czy powiedzmy skandali korupcyjnych czy innych, które są wynikiem tego, że dany człowiek nie był dobrze po prostu wychowany. Tak to jest. Edukacja jest problemem naprawdę poważnym. To jest tak jak i z leczeniem. Jeżeli się natrafi na niewłaściwego lekarza, no można niestety dość szybko zejść z tego świata. Podobnie, jeżeli się natrafi na niewłaściwego edukatora, no to skutki mogą być bardzo przykre, osobiste, ale i społeczne, oczywiście bardzo głębokie. I tak to widzimy zresztą na każdym kroku. Miejmy nadzieję, że może gdzieś to kiedyś do kogoś trafi.
ale trudne to jest dlatego, że społeczeństwo jeszcze jest bardzo mało uświadomione, bardzo jest, bym powiedział, przeciętne. No niestety ta przeciętność, bo to, co Państwu mówiłem o rozkładzie normalnym, to jest pewne wyidealizowanie, a ten pagórek może być przesuwany na lewo, na prawo, w różnym kierunku, albo może się zupełnie zniekształcać. Mało tego, na rozkład normalny może się nachodzić jakiś inny jeszcze rozkład zniekształcający. I tak niestety jest. No widzimy to w różnych sytuacjach życiowych. Na każdym kroku codziennie Państwo to doświadczacie. Dobrze byłoby, żebyśmy potrafili znaleźć radę na to, żeby ukierunkować naszą edukację w związku z dniem, z pięknym dniem edukacji narodowej, w takim kierunku, żeby przyniosła ta edukacja naprawdę efekt oczekiwany, żeby to nowe pokolenie, które przychodzi, no, tworzyło Polskę piękną, moralnie, społecznie, obywatelsko, naprawdę wszystko zrobić, żebyśmy byli potężnym państwem, który jest szanowany w świecie. A jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to będzie kiepski nasz los. Kiepski. Przepraszam, chcę podać ciekawą informację. 6 listopada odbędzie się w Teatrze Jaracza jedyne przedstawienie Edukacja Rity, który jest wersją teatralną wspaniałego brytyjskiego filmu o tym samym tytule. Ten film przedstawia, jak ogromne znaczenie ma stworzenie pomiędzy nauczycielem a uczniem relacji uczeń-mistrz. Jest przedstawiona historia zwykłej robotnicy, która z zaciekawieniem przyszła na wykład literatury wspaniałego profesora. Pod jego wpływem ukończyła studia i została naukowcem. Niewątpliwie nasunął mi Pan tutaj jedną rzecz. Ja o tym od dawna myślę i zresztą byłem proszony przez jednego z profesorów, żeby napisać taki artykuł relacja mistrz-uczeń. Mistrz-uczeń. Bardzo ważna rzecz, ale przymierzam się do tego i to nie jest prosta sprawa, żeby napisać coś takiego, co by rzeczywiście zgłębiało tę relację bardzo istotną, bo niewątpliwie, ja tutaj tylko zasygnalizowałem z doświadczeń osobistych, że dobry nauczyciel, dobry wykładowca, dobry profesor, którego się ma w pamięci, którego się wspomina, to ma duże znaczenie. Jakoś tak się składa, że chociaż mnie właściwie nawet specjalnie nikt o to nie prosił, to o niektórych swoich profesorach dawnych napisałem wspomnienia ich życiorysy, bo oni nawet nie mieli czasu, żeby się tym zająć. I to zostało opublikowane i w języku polskim, i w języku angielskim, i w czasopismach, żeby poszło w świat, bo ta relacja, o której Pan tutaj wspomniał, jest faktycznie istotna, ale uchwycenie tak sedna sprawy i opisania tego, no gdyby ktoś z Państwa mi pewne myśli poddał, żebym to mógł rozbudować, rozszerzyć, zawsze będę bardzo wdzięczny. Proszę, mój e-mail to jest bardzo prosty do zapamiętania. Tadger, 3 litery od Tadeusza, 3 litery od Gerstenkorna, potem małpa, potem 4 litery od matematyki po angielsku, MATH, Mathematics. Kropka Unii.
www.lodz.pl. Więc proszę za wszystkie jakiekolwiek sugestie, będę wdzięczny, bo ta myśl wyrażenia jakoś porządnie i dostatecznie głęboko relacji między mistrzem a uczniem, szeroko rozumiane uczeń, to nie musi być uczeń, prawda, w szkole koniecznie podstawowej, to przez uczniem się można być aż do habilitacji, więc to jest bardzo ważne. Ja pamiętam takie zdarzenie, proszę Państwa, które do tej pory mi tkwi w pamięci. Kiedyś przyszła do mnie studentka i mówi tak: proszę Pana, ja u Pana teraz zdaję egzamin, ale kiedyś nie zdałam egzaminu i zostałam, nie wiem jak to mogło być, ale w każdym razie usunięta z uczelni. A mówię, bo przyszła z prośbą, czy mogła będzie robić u mnie specjalizację. Mówię, proszę Pani, to nie bardzo rozumiem, jak to nie zdała Pani kiedyś u mnie, została Pani usunięta z powodu tego, że ten przedmiot sprawiał Pani trudności, a teraz Pani przychodzi z prośbą, żeby się w tym przedmiocie specjalizować. Więc dla mnie to jest no, coś zaskakującego. Nie rozumiem. Proszę Pana, bo ja chciałam pokazać, że nie mam nie tylko pretensji, że Pan mi postawił dwójkę, bo to było zasłużenie i ja rzeczywiście zasłużenie, powiedzmy, byłam usunięta, ale postawiłam sobie jako punkt honoru nadrobić to wszystko i pokazać teraz, że jestem w stanie właśnie w tej specjalizacji zrobić dyplom. No. Naprawdę bardzo gorąco polecam wszystkim obejrzenie tego filmu na YouTube, ponieważ ostatnie bilety na przedstawienie teatralne to z kolegami wykupiliśmy. Także nie będzie okazji. Czy są jeszcze pytania? Państwo jesteście niezwykle cierpliwi, mamy pół do ósmej, więc poświęciliście ogromnie dużo czasu. Byłoby dla mnie wielką radością, jeżeli w jakiś sposób to nasze spotkanie przyniosłoby chociażby osobistą satysfakcję dotyczącą spojrzenia na edukację. Dziękuję najserdeczniej, jak mogę, za to przyjście, za podzielenie się swoimi uwagami, które tutaj zostały wyrażone. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za zaproszenie i umożliwienie mi wyrażenia swoich, jak mówiłem, refleksji, czyli rozważań, myśli na temat, który starałem się jakoś możliwie syntetycznie podać, żeby Państwa nie zanudzać. Jeżeli coś z tego zostanie, a gdyby, co daj Boże, znalazło jakiś oddźwięk pozytywny gdzieś tam w wierchuszce, no to już byłoby szczytem marzeń, chociaż trudno naprawdę sobie wyobrazić, żeby to miało miejsce. Jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję Panu Profesorowi za przybycie, za podzielenie się swoją ogromną wiedzą, ogromnym doświadczeniem, za te właśnie refleksje, przemyślenia. No i życzę jeszcze owocnej pracy, bo Pan jest cały czas aktywny. Gratuluję no, sił w takim wieku i tego zapału do pracy. I
Mam nadzieję, że jeszcze wiele Pan stworzy, będzie Pan nadal przekazywał wiedzę, doświadczenia, bo no niestety w naszym kraju, właśnie tak jak Pan zresztą wspominał, nie bardzo czasami szanuje się ludzi z wielką wiedzą, z wielkim doświadczeniem, a bardzo często robi się różne rzeczy doraźne, które są eksperymentami, nie zawsze wychodzącymi nam wszystkim na dobre. Dziękuję raz jeszcze. Jeszcze może jedna refleksja. U nas jest zwyczaj taki, niestety, że jak już człowiek starszy, to musi odchodzić na boczny tor. Dam jeden charakterystyczny przykład, proszę Państwa, który Państwo na pewno znacie, ale może nie zwróciliście specjalnie uwagi. Kto postawił Niemcy zachodnie na nogi? To był Adenauer. A Państwo wiecie, kiedy on zaczął swoją karierę jako kanclerz, gdy miał 80 lat. 80 lat, a skończył mając 89. Znaczy jak zmarł. Więc i Niemcy wiedzieli, że tu nie chodzi o wiek, tylko o doświadczenie, o czym Pan mówił. A u nas niestety doświadczenie, jeszcze ktoś wiekowy, no to po co go słuchać? Mamy młodych ludzi, oni wiedzą wszystko. Pana Petru na przykład. I urządzą nas. Dziękuję bardzo wszystkim również Panu profesorowi.